Ten zestaw akwariowy w szafce pod spodem nie ma ukrytego tradycyjnej maszynowni akwarium morskiego. O, tutaj właśnie widzimy młapkę. Przez całą szerokość akwarium, tutaj patrzymy z boku, przez całą szerokość praktycznie jest dołem ujmowana woda. Ta woda jest napędzana strumieniem powietrza. Bąbelki ją napędzają, także nie ma tutaj żadnych wirujących części, w ogóle żadnych ruchomych części wirników, łopatek, turbinek i tak dalej. Woda w górnej części urządzenia zawija się do przodu i wpływa do akwarium, jest uwalniana tutaj taką szczeliną. Zanieczyszczenia stałe typu rybie odchody, coś w tym rodzaju, opadają przez tu widoczną szczelinę w dół do tutaj widocznej komory. Ono tutaj ma denko, które nie puszcza ich dalej. U góry ta pokrywka to jest właśnie pokrywka, to znaczy to jest ruchome, można to podnieść. I teraz gdzieś tak 5-letnia produkcja odchodów w ciężko obciążonym akwarium może wypełnić to, powiedzmy, do tego poziomu. I wtedy trzeba będzie to wyczyścić. Czyszczenie jest łatwe, bo polega na podniesieniu pokrywek, tej pokrywki, i wężem możemy to zlewarować do wiadra zebrany muł. Zebrany muł nie zatruwa wody, w zasadzie nie kontaktuje się z nią prawie, bo woda tylko ma z nim kontakt na powierzchni złoża mułu. Nie ma czegoś takiego jak w filtrach, gdzie przez gąbkę cały czas woda jest przeciągana i przez brud. Tutaj tak nie ma. Jesteśmy po drugiej stronie akwarium z mułapką. Tutaj widoczna jest sekcja odpieniająca. Jest to super odpieniacz. Pobiera on wodę słabo tutaj widoczną szczeliną w górnej części, która pobiera wodę wraz z błonką powierzchniową. Ta woda takim dość wąskim kanałem, ale w innym wymiarze szerokim, w kształcie pasa. Spada w dół, jest pierwszy raz napowietrzona, wędruje w górę, tu się kłębi, jest drugi raz napowietrzana finalnie. No i u góry widzimy kłębiącą się pianę, która przewodem spływa, mokrą albo suchą, zależy od regulacji, spływa do zbiornika na wypianki. To jest zbiornik na wypianki. Tutaj widać, taka jest klapeczka. Pod nią jest nisza, w której może mieszkać grzałka. To taka dygresja. Tutaj grzałek w zasadzie nie ma standardowo, dlatego że grzeją wodę halogenowe reflektorki mieszkające tutaj na swoich dokach. Zawsze się mówiło, że w akwarystyce żarówki są nieprzydatne, bo produkują więcej ciepła niż światła. Skoro tak, to niech halogenowe żarówki produkują swoje ciepło, niech grzeją. A w takim razie światło podobne do słonecznego mamy w gracisie. W rytmie działania termostatu w tym akwarium pozornie słońce zachodzi za chmury lub wychodzi za chmur. To się właśnie dzieje w związku ze zmianami temperatury, czyli woda chłodna, słońce zza chmur, zbiornik się trochę podgrzewa, woda robi się ciepła, słońce chowa się za chmury. Te osadki lampowe. W nich możemy umieścić lampy, jakie chcemy. Tutaj są z kastorami 4 niebieskie świetlówki 15-watowe, jedna 40-watowa biała, razem 100 watów oświetlenia, także w akwarium jest bardzo jasno. Możemy tam dać świetlówki, jakie chcemy, czerwone, ultrafioletowe i tak dalej. Tutaj mieszka taki wentylator z kastorami za 40 zł. Jakieś 40 razy silniejszy od małych czarnych wiatraczków na port USB kupowanych za 600 zł w upały, kiedy akwaryści umierają stworzenia od upału. Ten wiatrak jest w stanie schłodzić wodę w zbiorniku o 7 stopni w czasie upału.
On odmuchuje wodę pod wewnętrzną szklaną pokrywą, powodując jej silne parowanie. Musimy dolewać po litrze wody dziennie w skrajnym przypadku, ale mamy wtedy 200 watów mocy czystego chłodzenia. Wprowadzona do akwarium tego systemu z kilkoma litrami wody z Adriatyku przywiezionej przez kogoś z urlopu, larwa meduzy zdołała podrosnąć, dojrzeć, zamieniła się w 4-milimetrową meduskę, która żyła tam przez szereg miesięcy. Nie zabiły jej przelewy, filtry i tak dalej. Jest to możliwe tylko w akwarium tego systemu. Przyszło. Dziękuję.